Bardzo się cieszę, że od 22 lat działamy tutaj jako organizacje pozarządowe z wielkim wsparciem gminy Grodzisk Mazowiecki, szczególnie pana jako burmistrza. Ja również jestem zaangażowany w różnego rodzaju działania na terenie województwa, między innymi w komitecie monitorującym Fundusze Europejskie dla Mazowsza, więc jesteśmy tym bardziej razem. Jesteśmy razem. Tym bardziej się cieszę, że ta współpraca, mam nadzieję, będzie kontynuowana po wyborze pana burmistrza do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. No, Daniel, ja też życzę ci z całego serca, żebyś wygrał w wyborach do powiatu z kolei Grodzickiego. Startujemy z tego samego komitetu, więc tym bardziej ci życzę. Chciałbym powiedzieć również państwu, to wyjątkowy człowiek. Człowiek, który zmienił działalność organizacji pozarządowych na terenie gminy. Był prekursorem razem ze swoją mamą. Był osobą, która wdrażała tutaj takie nowoczesne, fajne rozwiązania. Byłem na ostatniej twojej gali i muszę powiedzieć, że...